W szkole portalu martwisz.pl chciałem poruszyć dzisiaj temat holowania ryby. Nie mówię tutaj o holowaniu małych rybek, płotek, uklejek, które właściwie podnosimy na wędce albo skręcamy kołowrotkiem, ale o tych rybach takich większych, rybach, które przekraczają swoją wagą kilka kilogramów. W wędkarstwie wypracowano pewną technikę zwaną pompowaniem. Polega ona na tym, że podnosimy wędkę, holując na niej rybę, a w czasie opuszczania wędki skręcamy żyłkę kołowrotkiem. W ten sposób, podnosząc wędkę, przyciągamy rybę do siebie, opuszczając wędkę, zwijamy kołowrotkiem żyłkę. Przez cały czas tego holu, przez cały czas pompowania żyłka jest napięta i staramy się panować nad tym, co robi ryba. Nie pozwalamy jej na ucieczkę w różnego rodzaju zawady i temu podobne przeszkody, w które ryba chętnie będzie uciekała w czasie holowania, ratując w zasadzie swoje życie. Udało mi się zupełnym przypadkiem sfilmować technikę pompowania, ciągnąc właśnie zawadę, nie rybę, ale ponieważ nagrało się to bardzo fajnie i idealnie oddaje to, o czym chciałem dzisiaj na tej lekcji w szkole opowiedzieć, popatrzcie, jak holowałem gałąź drzewa właśnie przy wykorzystaniu techniki pompowania wędką. Zapraszam wszystkich na portal martwisz.pl, zapraszam do sklepu martwisz.pl, zapraszam na kanał YouTube portalu martwisz.pl, wędkarstwo i przygoda. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i na koniec tej lekcji jeszcze mam prośbę do wszystkich, którzy oglądają filmy szkoły portalu martwisz.pl, o nadsyłanie swoich pomysłów, jeśli chodzi o tematy następnych odcinków, następnych lekcji w szkole.